Nie, no nic się nie poprawiło. Wie pan co, ostatni raz było malowane w 94 roku. Halo, straż? Przyjedźcie, pali się. Widać ogień. Już wysyłam jednostkę. Proszę opuścić mieszkanie. Po prostu, no nikt nie dba o ten budynek. No niby tam mówią, że robią. Czynsze są bardzo wysokie. Jakiś czas temu w internecie pojawiło się wiele artykułów na temat pewnego bloku socjalnego zwanego blokiem grozy. Pożary, rozboje i ciągły strach stała się codziennością mieszkańców. A tak się dzieje, kiedy zakwaterowano w jednym miejscu kryminalistów i rodziny z dziećmi. Niegdyś hotel, dziś prawie ruina. Ale jak naprawdę wygląda to miejsce? Kto tu mieszka? Czy rzeczywiście jest aż tak niebezpiecznie? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Tylko zobacz, że tam jeszcze masz normalne plastikowe okna w większości. No tak, ale to tak jak z artykułu było, że część tych mieszkań odnawiają, te ludzie, którzy normalnie czynsz płacą, ale zobacz, tam dykta i tam jest no, po osmoleniu jeszcze. Jest jeszcze dykta osmolone, więc no, tak jak czytaliśmy... To po osmoleniu jest po pożarze. Możliwe, że z połowa już się wyprowadziła, jak nie więcej, więc to zaraz zobaczymy. Na piwnic nie wejdziemy chyba, nie? Ciekawe, ile tych mieszkań rzeczywiście zamieszkanych jest. Trzeba by było skrzynki na listy policzyć. Chyba w tej drugiej pracy, to z drugiej pracy. Spójrzcie, tutaj są w ogóle co zrobione z tym. Zobacz, jakie ktoś ma drzwi do domu. To nie są drzwi do domu, to jest zablokowane. A to może być po pożarze, wiesz? No. Albo po pożarze, albo już wyeksmitowani ludzie. Tu, kolejno po, zobaczcie, mieszkanie. No było, że dużo pustostanów było, żeby, wiesz, mieszkanie. No tak. 2016. Tylko, że te drzwi wyglądają tak, wiesz, no mogą być zamknięte po prostu tutaj. Ej, panowie, tam normalnie słychać ten telewizor, chodźcie wyżej. To są te skrzynki na listy stare, nie? A tu są te nowe. A czy tak połowa? No to powiedz sobie, ile jest. No to jest jeszcze połową tutaj. Zobacz, jakie windy, też już popalone. Wiecie, co jest smutne? Że tutaj normalnie ludzie żyją. Jakbyśmy byli w jakimś opuszczonym miejscu. Pomazane wszystko, porozpierdzielane, a to jest normalnie ludzie tutaj żyją. Straszne warunki, ja tam miasto obiecało, że docelowo wszystkich mają przynieść do nowych mieszkań. Możliwe, że przynieśli tych, którzy płacili po prostu za czynsz. Ale to miało być do 2021, nie przynieść wszystkich. Jest koniec 2021, połowa mieszkań jest jeszcze dalej. Zapewne. Ten napis powstał po pożarze, który tutaj był, który wybuchł właśnie przez taką butlę gazową 3-kilogramową podczas pożaru. No tutaj normalnie nie można palić gazem, centralne zostało wyłączone, więc powinno się grzać tylko i wyłącznie używać energii prądu. No wiadomo, że ludzi nie stać, więc kupują sobie takie butle na stacji chociażby i normalnie odpalają chociażby kuchenkę gazową. Dzień dobry. Mam pytanie, tak już rozmawialiśmy z sąsiadem na dole. Chcielibyśmy nagrać materiał o tym bloku. Czy wystąpi panie bez pokazywania twarzy? Tak, bez pokazywania twarzy. Dobra. Chodź Kasia, nagrasz się do telewizji. I ile czasu już tutaj pani mieszka? Od 93 roku. Od 13 września dokładnie. I można powiedzieć, że prawie od początku... Tak, jak był jeszcze hotel Iskry, tak. I rzeczywiście to, co mówili w internecie, w telewizji, to jest prawda, że tutaj takie są ciężkie warunki? To znaczy warunki są ciężkie, ale w tej chwili to jest mało lokatorów, także już nie ma jakichś takich ekscesów. Mhm. Większość powyprowadzali, no ja też miałem propozycję, nie zgodziłem się, bo na Grunwaldzką albo na Skrajną, ale ja się tam nie zgadzam. Czyli tam jest jeszcze gorzej? No tam po prostu, tutaj był hotel Iskry i kiedyś było normalnie, no tak, ja też pracowałem. Pracowniczy, normalnie była portiernia, było czysto. Czyli co na chwilę obecną może... Urząd miasta przejął po prostu w 95 roku.
No i zacząłem wprowadzać tu wszystkich. Tylko nie mam co, żeby nie było widać, trzeba, żeby jednak pracowałam. Nie, pani będzie zamazana. Nie masz tylko okno. Nie chciałabym, żeby po prostu tam oczywiście. Nie ma problemu. A tak z perspektywy tych paru lat, bo to opieraliśmy się na tym, że w ogóle chcieliśmy nagrać materiał o tym miejscu z racji, że tu są ciężkie warunki z racji różnych lokatorów, z tych braku zabezpieczeń przeciwpożarowych. Czy tu się jakoś warunki poprawiły, czy...? Nie, no nic się nie poprawiło. Wie pan co, ostatni raz było malowane w 1994 roku. Jeszcze jak błańska. Po prostu, no nikt nie dba o ten budynek, no niby tam mówią, że robią. Czynsze są bardzo wysokie. Bo ja na przykład mieszkam, no taki pojedynczy ten lokal, i ja mam czynsz w tej chwili prawie 500 zł. 500 zł? Tak, bo ja mam jeszcze tu wnuczkę i córkę co prawda zameldowaną, ale 500 zł mam czynsz. Tutaj ile jest metrów kwadratowych? To znaczy ja mam 20, niecałe. Mm-hmm. Niecałe 20 metrów. A tak to są lokale tak po 17 metrów, chyba też ma połączone po dwa. Okay. No to wtedy ma tam te 34 metry. Czyli co, na chwilę obecną można już powiedzieć, że jest tu na pewno bezpieczniej niż jak było wcześniej? Nie, no na pewno jest, bo jest cicho, no chyba, że młodzi tam nieraz o jak... I wpadną, no bo są klatki niezamykane, no ale to ja mam podwójne drzwi, mam to zamknięcie. No dobrze. A wie pani, czy tutaj są jakieś opuszczone mieszkania, do których można wejść, pokazać jeszcze te... Chyba są zabite. Wszystkie są zabite? Wszystkie są zabite. Okej. Okay. A tak jak na przyszłość, to są jakieś widoki, żeby nowe mieszkania dostać, czy...? To znaczy, no tak jak ja, no to mam ten dochód za niski, no to dostanę raczej socjalne, bo tu mam komunalne. To się nazywa mieszkanie komunalne, także... No jakieś tam pewnie coś dadzą, ale co to? No nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. No widzicie? To są właśnie tego typu drzwi. Tu jeszcze widać po pożarze są. Kawałki. Tu już miasto zabezpiecza w ten sposób. Ty, a tu jest jakieś przejście. Czekaj. Ile jest tych klatek? Lodówka jest. Sprawdzamy się. Czy coś jest w lodówce? Bez kitu, w lodówce jeszcze jest jedzenie. To jest. To jest miernut. Praktycznie każde piętro jest wymazane w graffiti. Nie istnieje chyba tutaj ani jedna ściana, która nie jest umazana jakimiś wrzutami o właśnie takiej treści. Znajdujemy się w miejscu, gdzie widać, że się paliło. No tutaj nawet czuć zapach takiego już. Może jakieś krzyki są. To chyba na nas jest. Co? To już do domu, więc... Nie wiem, czy ja słyszałem przypadkiem, że goś raus do domu, więc możliwe, że na nas. Nie, to na nas coś. To kobieta chyba. Tak. No, chodźcie jeszcze dwa dni, może trzy. Tutaj też, zobaczcie, wszystko zablokowane, już jest lepiej, tylko jedno to mieszkanie. Widać, że... Tam gdzie są numery? Jeszcze ludzie żyją. Tam, gdzie to jest zabite, no to już niestety życie nie ma, są puste powierzchnie. A propos właśnie śmierci, to w tym miejscu, no, ludzie ginęli. Ginęli właśnie w wyniku jakichś awantur, pijackich burt i tak dalej, ale też i wybuchu gazu, pożarów, czy ogólnie pojętej patologii, tak? Nawet ta sama pani, która z nami wcześniej nam udzielała wcześniej wywiadu, powiedziała coś takiego, że no są takie drzwi, teraz wam pokazuję przebitkę. Pytam się, o co chodzi z tymi drzwiami? I pani powiedziała, że tam już ludzie nie mieszkają, no bo albo umarli, albo się wyprowadzili, ale my musimy znaleźć jakieś wejście, jakieś lokum, które będzie otwarte. Może się uda. Tutaj widać, że drzwi, wiesz, jeszcze są nowe, ktoś tu mieszkał, zmarł albo się wyprowadził. Od razu no, zamki są zamknęli. Nie da się wejść do środka, czyli powinien, wiesz, od razu. Ale widzisz, widać metodykę w postępowaniu miasta. Każdy kolejny wyższy budynek nie jest odnowiony.
tylko jest zamurowane, tak żeby systematycznie, żeby to budynek zmieścić. Mieszkanie, żeby systematycznie, żeby budynek był opuszczony do końca. I tam nie ma być zburzony. Ogłoszenie. W dniu 23 lutego 2018 roku będzie przeprowadzona dezynfekcja mieszkań przeciw pluskwom. No nie podpalone oczywiście. No tak. Tylko wiesz, od 18 to. No 3 lata temu. Ale nikt nie zjął ogłoszenia, wszystko. Ale to co ta pani powiedziała, od 94 nikt tutaj niczego nawet nie odmalował. No, zresztą widać, że to jest stara farba, wszystko. To był hotel, tak jak można powiedzieć, taki pracowniczy i można też powiedzieć, że każdy z tych mieszkań to kiedyś był pokój. No tak pewnie. Hotelu. Że to są, wiesz, małe metraże, że tak na głowę 3,5-3 metry przypada, więc mieszkanie ma 17-20 metrów. Hmm. Idziemy wyżej, bo naprawdę to jest dosyć duży projekt. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że niestety 1/3 materiału to timelapse, no ale zdarza się. Będziecie może mogli zobaczyć jakiś, może Kuba wykorzysta jakiś jeden mały timelapse, żeby pokazać robotę Łukaszu. Ale nie jest najgorzej, bo kręcimy w budynku, wszyscy razem jesteśmy mniej więcej, więc no po prostu nie będziecie widzieć jednego ujęcia przez parę minut. Dobra, skupmy się na budynku. To chodźmy wyżej. Konrad znalazł jakieś otwarte wejście. A, tu był syp, widzisz? Tu był syp. Czyli to nie były sypy. Syp i ktoś miał pralnię, to tam suszarnię jeszcze. Tak. No jesteśmy prawie na samej górze. Nadal ktoś tutaj ma suszarnię. No, bo zobacz, że jest na... tak, sznurki. Aha, jest no tak, skopę. Teraz jest zima, tak nie będzie po prostu używa tego pomieszczenia. Tylko brawo. Zobaczcie, ile chłopaków jest. Muszę na ten kolejny na ziemi. Nie działa to. A widzicie, że były kolejne próby ten, włamania? Tak. Jedne drzwi to były po prostu już tyle razy wyważane, że masakra w takim. Powiem wam tak szczerze, że trochę jestem w szoku, że tak naprawdę obawiałem się tego, że wyjdziemy tutaj i będzie lipa, że ludzie będą, wiesz, agresywni, a to jest kolejny raz, kiedy jest coś bardzo miły dla nas. I tego samego się bałem, że ludzie będą agresywnie reagować na kamerę, że wiesz, że będziemy chcieli to jakoś wykorzystać i tak dalej, a my chcemy po prostu opowiedzieć tą historię, bo to... A wręcz właśnie ta pani chciała udzielić. Tak, to prawda, z wiadomych względów nie chcę, żeby ktoś się poznał, ale chcę się dzielić tą historią, także dziękujemy serdecznie. Które są dłużej zamknięte, one były zamurowane normalnie, otynkowane. Później dopiero zaczęli to, co mówiłeś o tych płytach. Ja nie wiem, czy to było mieszkanie. No zobacz, mieszkanie zamurowane, musiało to być no, mieszkanie. Może być pokojowe. A. Albo że ktoś sobie jakby wykupił, miał dwa mieszkania. Rację. Ja się czasami Konrad śmieję, że Kuba to, Kuba to tamto, po osiedlach latał, ale będąc szczerym, no widziałem takie miejsca, a trochę nie widać, widziałem takie miejsca jak te. Wyobrażam sobie, co mogło się tutaj dziać. To miejsce przypomina mi tak Pragę północ, lat, początku lat 90, początku lat 2000, jak jeździłem do mojej rodziny. Klatka była w identycznym stanie. I zapach, o którym wcześniej wspomnieliście, też był identyczny, a także napisy, poniszczone klatki i tak dalej. Cofnijmy się wstecz, cofnijmy się do czasów, że wyobraźcie sobie, że jest dużo młodzieży, dużo sfrustrowanej młodzieży, która nie ma pracy, nie ma co ze sobą robić, więc spędza czas na klatkach pijąc piwo, więc to generalnie też nie można demonizować, że ktoś jest zły, bo jest zły. Po prostu często sytuacja tworzy coś takiego. Mam taką teorię, że to nie patologia tworzy biedę, tylko bieda tworzy patologię. Ale oczywiście, żeby nie było, to my tylko jesteśmy narratorem, nie oceniamy. Pokazujemy wam stan faktyczny i idziemy chyba na dach. A jak? No jak na dach, no. Fajnie, nie powiem. Wieje komuną, bym powiedział tutaj. Ta okolica jeszcze. No, ona jest taka pofabryczna trochę, no, jak się rozejrzycie. Zobacz, że jeszcze ten blok za mną. Taka typowa epoka PRL. Jeszcze komunizm pełną parą, tak samo jak ten blok, w którym my się znajdujemy, bo to by był wcześniej taki hotel robotniczy, można powiedzieć. No, czuć minioną epokę. Stojąc na tym dachu czuję się dosyć niepewnie, bo sam ten hotel, niegdysiejszy teraz dom, został spalony parę razy. Dlatego może nie będę się dalej zapuszczał. Tym bardziej, a pochodzę, że jest śnieg, co nie? Tak, pochodzę gdzieś tu, no, druga sprawa, jakbym się zsunął, to bym... No i nie widać, co jest, wiesz, pod spodem. A wiesz, że dopiero teraz się zacząłem bać, jak mi powiedziałeś, że śnieg i że mogę stąd spaść, zjechać? Nie ma tu barierek. Dalej mamy ten plan, aby znaleźć otwarte mieszkanie. No, tylko teraz będziemy schodzić na dół. Poszukamy czegoś otwartego, a potem musimy wyjść i nagrać początek tego filmu, bo zwykle tak to robimy. Pociągi słychać. No właśnie jedzie pociąg. Idziemy? Chodźmy. Ty patrz, otwarte. No to jest.
co by to? Tu jest otwarte. Co to jest za dźwięk? To woda. A woda z kilka. A co myślisz? Że muzyka. Zobaczcie, tak wyglądała łazienka, kibelek, umywanka i taki prysznic z suszarką. To był pokój robotniczy, a to jest mieszkanie. No tak, przerobili hotele na to. I stań teraz w środku, zobaczcie, jesteśmy we trzech, a tutaj się do tego jeszcze nagle łóżka, telewizor. I mieszkacie trzy osoby na takim metrażu. Wiesz, jak to było projektowane na hotel, to jest git. Ale za mieszkanie. Zobaczcie, tu jeszcze widać grzyby, już zacieki z góry. Ale śmierdzi grzybem. Zobaczcie, że jakaś maskotka tutaj wisi. Świąteczny taki renifer, no nie? Tak, no. Święta się zbliża. I w sumie dalej się nie dziwię, że ktoś się ogrzewał potle z gazem. Tylko... A wy to dni kaloryfera, cię ogrzewam? Nie. I zimno. I gotowo mam taki z gazem. Co? I właśnie... Ty, a gdzie tu jest kuchnia? No... Właśnie ta butla z gazem. Butla z gazem, kuchnia. Kuchnia. Wiem, ale no co, jakiś... No, sam sobie musisz aneks zrobić, jak chcesz. Okay. W mieszkaniach socjalnych, jak w takich warunkach, jak nie ma kuchni, to gmina daje ci taki piecyk, ale piecyk, taką coś elektrycznego i na tym gotujesz. Tylko zanim to nagrzejesz, to ciągnie bardzo dużo prądu, więc czysta arytmetyka. No, czegoś nie możesz, ale masz taniej, to butla z gazem. Ludzie sobie, jakie mają pieniędzy, radzą. Szczególnie, że część za to, z tego co słyszeliśmy, 500 zł wynosi. No pani ma... Remontówkę może mają dużą. Wiesz, pani powiedziała, czy co ma, czy dwie osoby z nią mieszkają. Powiem wam mega, że udało mi się wejść do jednego właśnie z mieszkań. Z mieszkań. To nie było otwarte. Tutaj to można zobaczyć jeszcze wszystko, co było już na środku. Zobacz. Nie wiem, czy to nawet nazwać meblościankę, po prostu taka komoda tu. Tutaj lepiej można zobaczyć, jak to mieszkał. Wiesz, tylko ktoś zmarł, pewnie na ten, ktoś tutaj wyłamał wszystko. Zmarł, coś się stało, zobacz. Dom pomalowany, szafka, możemy zobaczyć. Jest lodówka, jest tutaj łóżko. Nie, jakby ktoś się przeprowadzał, to by zabrał swoje rzeczy. Albo do domu opieki poszedł, bo też czasem tak. Możliwe, że tak, choć nie wygląda to na pokój kogoś tak starego, że sobie nie dawał rady z... No w miarę nawet zależy, że tutaj nie śmierdzi. Są jakieś kurtki, nie widać, że jest kurtka kobiety. Więc znaczy... może jakieś małżeństwo mieszkało, dostali inne mieszkanie, może znaczy, coś wiesz, się stało, nie wiem. Znaczy wiesz, te rzeczy powalone, to jest ktoś, kto wywalił te drzwi i później buszował tutaj. No tak, masz rację. No przecież nikt z takim bałaganem nie mieszkał. Tutaj widać, że ktoś może po prostu oni gdzieś wyjechali do Anglii czy cokolwiek. Ludzie, którzy tutaj mieszkali nawet. A wiesz, ktoś wiedział, że dostał cynk, że tutaj nikogo nie ma. Wywalił drzwi i szukał najlepszych rzeczy. Jakaś pani drze się. No w sumie... Jakby wybiegła z nożem na nas, nie byłoby ciekawie. No 9 tam. Pięter. No i parter, co? Kurde. No to 9-piętrowe jest. Ty, no jak jakaś winda w horrorze, ty. No jak się tak czuję. Była lepsza. No, no. Ale szczerze mówiąc, jak mojej babci na brudnie bardziej się trzęsła, więc to spokojniejsze było. Przeżyliśmy. O ile świat się staje bardziej kolorowy. Jakieś przemyślenia macie? Takie szybkie słowo podsumowania? Wiesz co, ja bym powiedział, że... To nie jest jakiś ewenement chyba w Polsce, takie miejsce. Niestety można napotkać na takie bloki. Jest dużo więcej większych miastach. No właśnie tak jak...
Brak komentarza. Brak komentarza, nie? I tutaj kończy się nasza przygoda po bloku grozy. Nie do końca opuszczonym, ale na tyle ciekawym, że warto to było nagrać w formie dokumentu. Jeżeli wam się podobają tego typu odcinki, to piszcie w komentarzu, dajcie na znać, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Aha, i chyba idą święta, więc wszystkiego najlepszego. Albo już po świętach. Bo nie wiem, kiedy to opublikujemy.